Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Chciałem dzisiaj poruszyć pewien temat, który chodził mi po głowie już długo. Mianowicie, jak to jest kupić motocykl? Jak w ogóle się do tego zabrać? Nie mówię tutaj o jakichś technicznych wskazówkach, tak? Co należy sprawdzić. To nie jest zbyt interesujący temat dla mnie. Internet jest tym wypełniony. Właściwie to też trochę chciałem o tym powiedzieć. I trusted a priest. I fell to his feet and he raised me up there and cut me off at the knee. Trusted the law, they didn't help me at all. I wound up black, blue, screwed in the back of his car. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. Moja historia zakupu motocykla zaczęła się od tego, że właściwie to ja ostatnimi czasy myślałem o tym, żeby kupić samochód, ale bardzo szybko jakby doszedłem do takiego wniosku, że ja głównie chcę kupić samochód z powodów takich trochę kulturowo-estetycznych. Złapałem się na tym, że szukam samochodu niefunkcjonalnego, niepraktycznego, który będzie coś znaczył, czy znaczył kiedyś coś w motoryzacji. I to mi dało do myślenia, że w zasadzie ja nie muszę zmieniać samochodu, bo moje obecne auto technicznie jest jak najbardziej sprawne i długo jeszcze będzie. I po cóż ja miałbym to robić? Więc zmieniłem nastawienie do potrzeby zakupu. Mianowicie stwierdziłem, że tak naprawdę ja chcę sobie zrobić dobrze. Więc zrobić sobie dobrze poprzez zakup pojazdu, czy samochodu, czy motocykla, to jest, uważam, bardzo dobry pomysł. W każdym razie chcę powiedzieć, że motocykl może dać więcej właśnie tych korzyści takich płynących z jakiegoś fanu niż samochód. Dlatego, że motocykl jest bardziej takim przedmiotem, że tak nazwę, kulturotwórczym, czy raczej gadżetem, który w tej kulturze jest osadzony. Jest coś takiego jak kultura motocyklowa, motocyklizm. Wiąże się to z popkulturą, z rockersami, z całą tą historią. Naprawdę jest to szerokie hobby, którego ja gdzieś tam wcześniej też nie bardzo doceniałem. Dopiero po zakupie okazało się, czym właściwie jest motocyklizm, czym właściwie jest Harley Davidson. I uznałbym to, co przed chwilą powiedziałem, za pewien punkt wyjścia do rozważań, tak? Mianowicie należy porzucić takie czysto racjonalne, matematyczne podejście na zasadzie jakiejś checklisty, jakby tutaj kupić motocykl, tak? Jak to należy dobrze przeprowadzić. Oczywiście nie chcę powiedzieć przez to, że namawiam Was do lekkomyślności. Mówię tutaj o osobach, które się zastanawiają, jakby to było kupić motor, jakby to było kupić Harley'a. Oczywiście, że trzeba to zrobić z głową. Tyle tylko, że obstawiam, przypuszczam, że większość osób bazuje na informacjach z internetu. Po pierwsze, na jakichś powielanych artykułach z poczytnych portali internetowych. Po drugie, na wpisach forumowych, gdzie w moim odczuciu powtarza się bardzo wiele mądrości takich z ust do ust. Ktoś coś powiedział, to ja też to powtarzam, tak? Że najlepiej jest zabrać ze sobą mechanika zaprzyjaźnionego, który sprawdzi ten twój motocykl. Ja rozumiem, że każdy z Was ma zaprzyjaźnionego mechanika, który świetnie zna się na marce, która Was interesuje. No to brawo. Ja niestety takiego nie mam, nie miałem. Więc to są wszystko takie porady trochę z kapelusza, nie?
Dlatego poczyniłem przed chwilą jakby ten wstęp na temat tego, czym jest w ogóle zakup dla przyjemności. I teraz jakby kolejna sprawa, jeżeli kupujesz coś dla przyjemności, wertujesz setki czy nawet tysiące propozycji gdzieś tam w internecie, w ogłoszeniach i trafiasz na ten jeden, który cię ujął, tak? To co? Teraz go nie kupisz, bo tam jest coś zepsute? No to może cię po prostu na ten zakup nie stać, bo no jak kupujesz sprzęt gdzieś tam z drugiej ręki, zawsze może być tak, że jest jakaś wtopa i no trzeba to w budżecie po prostu założyć. Ja jakby kupując Harley'a założyłem sobie z góry, że 30% jego wartości to na pewno będzie jakaś wtopa czy coś, będzie trzeba go podremontować, coś nie będzie działało należycie, a przecież to nie jest pojazd, który kupuje do celów praktycznych, tylko chodzi właśnie o to, żeby on był no, perfekcyjny, żeby wszystko było w nim dopracowane, żeby wszystko było cacy, tak? Więc nie dopuszczam takiej sytuacji, że coś tam będzie sobie średnio działało, ktoś zaniedbał i ja teraz będę dalej to przez tam ileś lat eksploatować w takiej postaci. Nie, ja to doprowadzę, wyczyszczę, zainwestuję. Więc z góry jakby należy założyć, że będą jakieś koszty. Tak chyba powinno się kupować starsze sztuki, tak? Pomijając jakby fakt, że wszelkie wypadki, jakieś takie drobne parkingowe, czy jakiś upadek też zawsze kończy się kosztami w przypadku takich maszyn, które są drogie, pełne chromów, to są wszystko koszty. Więc no, trzeba mieć jednak jakiś tam zarezerwowany budżet na to wszystko. I o tym trzeba pomyśleć i się zastanowić realistycznie, a nie nad tym, czy sprawdzić w obecności sprzedającego to, czy tamto, czy siamto, czy na przykład znaleźć jakiś pobliski serwis, do którego pojedziesz i co, i myślisz, że tam będą się wszyscy świetnie znali i poświęcą czas, żeby przejrzeć maszynę. Nie da się nawet tego zrobić, dlatego że wiele rzeczy wychodzi w eksploatacji, to są różne subtelności. Stwierdzasz na przykład, że gdzieś tam na wysokich obrotach coś tam nie działa, czy nie wiem, skrzynia nie trybi, coś tam. To są rzeczy, które wyjdą w trakcie, wydaje mi się, długotrwałej nawet eksploatacji. Więc nie ma co tutaj się do tego przywiązywać. U mnie to wyglądało tak, że oczywiście przez lata myślałem o tym, żeby powrócić do motocyklizmu w takim harlejowym wydaniu. Natomiast do momentu decyzji nie dochodziłem stopniowo, na zasadzie jakiegoś rosnącego przekonania. Nie, to przekonanie było we mnie od dawna, tylko po prostu trzeba było to zrobić i potrzebny był do tego jakiś impuls. Jaki impuls? U mnie to... chyba po prostu wziąłem 2 dni wolnego sobie, 2 dni urlopu. No i tradycyjnie zaczęło mi się tam trochę nudzić, bo ja nie lubię bezczynności. Usiadłem do komputera. No i trafiłem na fajny motocykl, stwierdziłem, że kurczę, ale fajny, właśnie taki bym chciał mieć. Zadzwoniłem do gościa, czy to tam w ogóle jeszcze wszystko jest. Sprzedawca był bardzo daleko, także musiałem... Aha, i to było wszystko w czwartek. W piątek do niego zadzwoniłem, umówiłem się na sobotę. To było jeszcze zimno, bo to była połowa marca chyba. Ja w ogóle, słuchajcie, kompletne wariactwo. Mówiłem sobie, wezmę jakiś tam kask, kupię czy coś i wrócę 500 km do domu na tym motocyklu. To ten gość, jak to usłyszał, to tak trochę... No nie chciał mnie zniechęcać, ale... No dzisiaj wiem, że to było dosyć szalone z mojej strony. Znaczy, ten zamiar był szalony, bo ja go nie zrealizowałem. Natomiast w piątek do niego zadzwoniłem, umówiliśmy się na sobotę. Zrobiłem fajny trip z dzieciakiem, tam samochodem pojechaliśmy przez tę połowę Polski. I co mogę powiedzieć, że takie zabawne sytuacje w ogóle, bo facet wydał się dosyć wiarygodny, przyznał, że handluje tymi motocyklami. Trochę tak przy okazji, bo regularnie jeździ do Stanów, tam 2 razy do roku, przywozi zawsze kilka maszyn, na zasadzie takiej, że tam ogląda. Sam jest jakimś tam takim harlejowcem troszkę. No i mówi jak jest. Maszyna stała w garażu,
odpalił, ja na nią wsiadłem, przejechałem się trochę, 5 minut sobie wyjeździłem, po czym stwierdziłem do gościa, że no cóż, to był mój pierwszy raz, kiedy jadę Harley'em. On powiedział, no to widać, nie? Także to dosyć taka zabawna historia. Generalnie jakby mu oświadczyłem, że gdyby wykręcił połowę rzeczy z tego Harley'a, to ja bym nawet tego nie zauważył, bo ja nie mam tam pojęcia na temat technikaliów, znaczy wtedy jeszcze naprawdę pobieżnie. Nie miałem czasu, żeby to przestudiować, bo gdzieś tam wcześniej nie miałem powodu, żeby to robić, a sytuacja sprzedażowa rozwinęła się dosłownie z dnia na dzień. No więc moto zapakowaliśmy na lawetę. Lawetę wykombinowałem jakby ad hoc, jakąś tam z tego regionu, gdzie transakcja miała miejsce. No i motocykl został przywieziony, no. Co się potem okazało? Nic się nie okazało. Przejeździłem nim cały sezon, wszystko było w porządku. Byłem oczywiście zrobić przegląd u mechanika, ponieważ jestem z dużego miasta, to znalazłem takiego mechanika, który ma normalny, regularny zakład, więc pracuje, a nie mówi, że pracuje. No i okazało się też, że jest fanem Harley'a. Jest troszeczkę tam więcej mi czasu poświęcił, niż to było warte pewnie dla niego. Przejeżdżał ten motocykl. Czyli to już było wszystko daleko po zakupie i po moich pierwszych takich podróżach. No i co się okazało z motocyklem? Słuchajcie, nic się nie okazało, że wszystko jest w porządku. Kompresja, kurczę, jak z fabryki. Wszystko elegancko. No oczywiście tam wymieniłem jakieś oleje, jakieś tam regulacje, podstawowe rzeczy. Najwięcej kłopotów miałem ze zmianą wkładów do lamp, żeby zamienić na homologowane europejskie. Robiłem to sam i musiałem trochę czasu poświęcić na przeanalizowanie tematu, zrobienie tego. Potem zabawa, żeby powyrzucać te wszystkie LEDy, które ktoś tam zrobił, beznadziejne, na harlejowski standard, na zwykłe żarówki. Wszystko pozamieniałem. To mnie kosztowało trochę czasu, bo doprowadziłem do pewnej awarii w związku z tym, bo akumulator mi zżarło cały, bo gdzieś tam zrobiłem jakieś zwarcie. Czyli wszystko moja wina. Ale to jest dobra szkoła, człowiek uczy się na błędach. Taki jest mój przypadek. Mój przypadek charakterystyczny, wynikający z moich możliwości. Nie twierdzę, że każdy musi postępować w ten sam sposób, ale warto jednak indywidualnie podchodzić do pewnych rzeczy, nie kierować się tym, co piszą w necie, nie bać się tego zakupu, dlatego że to ma być zakup dla przyjemności, to ma być trochę spontaniczne. Jeżeli będziesz podchodził wyłącznie taką metodą przemyślaną i racjonalną, to może przegapisz jakąś okazję, a może się zniechęcisz, a poza tym użyjesz tej metody i tak trafisz na jakiś problem, więc ja bym w tym kupowaniu jednak przedłożył temat emocji i odczuć, pewnej intuicji też, jeżeli posiadasz taką elementarną intuicję, nad stosowanie wyłącznie mózgu, ponieważ to niczego nie gwarantuje. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.